Siemaneczko, witam was w nowym sezonie Przez Świat na Fazie. Chcę wam się czymś pochwalić. Będę ojcem, dlatego muszę dbać o swoje zdrowie, życie i bezpieczeństwo. Dlatego witam was w Somalii. Nie mam zwyczaju tego robić, ale chcę zobaczyć, jak po tej skurwiałej zimie można poczuć ciepło. Jest 7:20, może 30 i jest tak gorąco, że to jest kosmos, nie? Po tej zimie to jest spełnienie marzeń. Tylko tyle wam powiem. No witam was w Dżibuti, ale tylko szybko przejazdem, bo zaraz śmigam na ważniejszą sprawę, czyli do Somalilandu. Jestem rozjebany po prostu całkowicie psychicznie i fizycznie, gdyż to, co mnie spotkało, zanim mogłem wyciągnąć tą kamerę, to jest po prostu makabra. Wylądowałem na lotnisku, totalna masakra, lotnisko to w ogóle jakby przeszło przez wojnę. Dojechałem tutaj do ambasady Somalilandu, wszędzie są jednostki wojskowe. Jest to związane oczywiście z tym, że punktem strategicznym niesamowicie ważnym jest właśnie Djibouti na mapie, że tak powiem, morskiej. No i tak się stało, że pojechałem do ambasady i oczywiście tam pan mnie zapytał, no ale o co chodzi, tego czym się zajmujesz, ja tam mówię, że mam swoją firmę. No i jakoś tak nie przygotowałem tej ściemy, że on do mnie co, youtuberem jesteś. No i powiedział, że jak najbardziej luz, mogą mi dać wizę. Oczywiście dali mi ją, ale mówił, że on mi najpierw mówił, że da mi ją jutro. Wy panie, ale jutro jest piątek, a w piątek to macie święto. Ja rzeczywiście. No i dali mi ją od razu. $62 za wizę. No i co? No i teraz będę szukał transportu, który będzie zajebiście drogi. Ogólnie z Djibouti trzeba jak najszybciej wyjechać, bo jest to kraj droższy niż Dubaj. Mówię serio, nawet nocleg znajdziecie taniej w Dubaju niż tutaj, ale nie zmienia faktu, że nie ma się co przejmować, tylko Hakuna Matata do Somalilandu, a Djibouti pokażę wam tutaj oczywiście w ostatnich odcinkach. Wracając. Afryka. Ja jebie. Jeszcze jest Ramadan. To już na samym wstępie trzeba powiedzieć, ten kraj to rozpierdol. O ja pierdziel. Żeby tu cokolwiek, ale to cokolwiek przeżyć na lajcie, to trzeba w chuj, ale to w chuj krwi ulać swojej własnej, może nie tak dosłownie, ale psycha siada, nie? No, no, tłumacz, ten tafel tłumacz. Give me good price. Ogólnie rzecz biorąc, dogadałem się na transport. Zamiast 10 to 7, więc jest to uczciwe. Co to jest? Wygląda jak sól morska. Więc no cóż, no nic nie zrobicie. No niestety takie są ceny i koniec, kropka. Ale mimo wszystko idę szukać czegoś do zjedzenia. Jakiegoś arbuza czy coś, właśnie widzę. Nie znam. No, dyk. Kupiłem arbuza. Teraz idę go zjeść. Cześć piesku. Zapachy tutejsze są poniżej godności człowieka, ale jest Ramadan, więc gdzieś muszę iść i to zjeść. Żeby im nie robić przykrości. A jem w takim miejscu, o. Domostwie, bo no tutaj po prostu znalazłem cień, a cień jest ważniejszy od zapachów. Uwierzcie mi, kurwa, wpadł mi ten nóż w to gówno. No zjem i tak. Będę czekał jeszcze 2,5 godziny. Tak to jest, no wyjeżdżają o 15 i wszyscy tak wyjeżdżają. Nic nie zrobisz.
Ja sobie znalazłem cień, chyba to jest najważniejsze w tym wszystkim, ale smród jest okropny. Po 6 godzinach czekania nareszcie Land Cruiser rusza. Wsiadam na swoją miejscówę i jedziemy. Tylko o tej godzinie. No, jest problem. Djibouti no tamra. Gdzieś? Djibouti no. Somaliland no problem. No problem. Djibouti no problem. Polis. O mój Boże, witam Was w Somalilandzie. Przepraszam, że dopiero teraz, że musiałem przejechać 270 km po Somalilandzie, żeby przyjść i tutaj kręcić. A dlaczego dopiero teraz? No to muszę Wam powiedzieć, bo to jest bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo poważna sprawa. Nazwijmy to aferą stolcową. A mianowicie, jest dzisiaj godzina 12, piątek. Wyleciałem w środę o godzinie... Znaczy miałem o 16 lot, ale powiedzmy, że ostatnią dwójkę stawiałem koło południa w środę. No i jeszcze coś tam małego we Francji, w Paryżu, ale tego bym nie liczył. No i doprowadziłem do sytuacji, w której kurwa no po prostu doprowadziłem do tego, że nie miałem jak zrobić dwójki. Lądowałem w Djibouti i w Djibouti była takie dziwne sytuacje, że nawet testy robili, to znaczy testów nie robili, tylko pobierali tu z języka i dawali do pudełeczka i tego nawet nie dawali do sprawdzenia, ale 30 dolarów skasowali. Więc jak wiadomo, prowadzili sobie biznes i wszystkich po kolei, mimo że miałem swój test, bo taką mi informację przekazano w ambasadzie. No i tak jakoś się stało, że nie skorzystałem. Potem czekałem wiele godzin na mój transport, bo tą drogą, którą przez chwilę widzieliście, można jechać tylko i wyłącznie Land Cruiserem, nic innego tam nie przejedzie, bo ten odcinek, co Wam pokazywałem, to i tak był jeden z najlepszych, w najlepszym stanie, jakim widziałem tą drogę, ale większość czasu przespałem, bo tak naprawdę ruszyliśmy z granicy około 19:30, już się zrobiło ciemno. Do rana wyrkaliśmy 270 km przez 12 godzin w sumie. Ja było i w talii kole tam 19 coś, no i chciałem zjeść razem z innymi, ale ze względu na to, że poszedłem zobaczyć jak wygląda kibel, a nie miałem papieru, bo kurwa zawsze powtarzam, weź podróż papier, a ja zapomniałem, bo dawno nie byłem w podróży. No i doprowadziłem do sytuacji, że nie miałem czym się podetrzeć, a kibel wyglądał tak. Tłumaczę zdjęcie. No i kończąc temat, nie jadłem, bo się bałem, że zjem coś, przez co mnie weźmie na to drugie. I dojechałem tutaj, była godzina 9 rano i znalazłem hotel. W sumie za kilka dolarów. I tylko na 3 godziny wynająłem go, żebym mógł się umyć, za przeproszeniem, wysrać i po tym wszystkim ogarnąć do takiego stopnia, że jestem pełen energii i jadę w podróż. Po prostu jak dla mnie, dla normalnego człowieka, 2 doby praktycznie bez normalnego kibla to coś okropnego, a tam była porcelanka. Stan jaki był, taki był, ale była porcelanka, reszta się nie liczy. A tymczasem witam w Somalilandzie. Jest to, można powiedzieć, Somalia, więc zobaczycie, co tutaj w trawie piszczy. Muszę Wam opowiedzieć historię, a mianowicie zostałem zawieziony do miejsca, gdzie stacjonują niebiescy, że tak powiem, bo tutaj za mną jest jeszcze jeden gościu. I oni mi załatwili transport, tylko że transport się okazał być szalenie drogi i tak długo negocjowałem, aż wynegocjowałem o 20% ceny, którą mi zaproponował. Powiedziałem, że wysiadam inaczej.
A on powiedział, że za tą cenę to on może iść do więzienia, że to jest za mało. A on mówi, że mnie to nie obchodzi. Ja tyle i chuj. I podałem mu rękę. Czy jak poda, to znaczy, że okej, a jak nie poda, to nie okej. Podał. Więc jest okej. Wydawałoby się, że ciężko znaleźć atrakcję dla białego człowieka tutaj, w Hergesi, w stolicy Somalilandu. Ale jest takie miejsce i to jest jedyne miejsce w tym mieście, które jest godne polecenia, żeby przyjechać i zobaczyć. Targ wielbłądów i ogólnie zwierząt wszelakich. Boję się tych zwierząt, więc jestem mocno zdystansowany. 60% PKB, czyli zarobku państwa Somalilandu. To jest żywy inwentarz, czyli po prostu jak to się mówi, zwierzęta hodowlane, które sprzedają głównie do Arabii Saudyjskiej i tym podobnych. Jaki jest minus? Taki, że co jakiś czas niestety, ale co kilka lat dochodzi do typowych, ale to typowych susz, przez które potrafi nawet 80% zwierząt wyginąć tutejszych hodowlanych, bo nie ma wody, no. Ostatni raz takie coś wydarzyło się w 2017 roku, więc jest to bardzo niestabilne, bardzo ryzykowne. No i mamy taki ładny wielbłąd, ale zraniony. Zwierzęta są tutaj sprzedawane i wysyłane do Berbery, czy jak się tam nazywa. Tam jest największy port w Somalilandzie i wyobraźcie sobie, że stamtąd właśnie idą później statki do Zatoki Perskiej, między innymi właśnie Arabii Saudyjskiej również i tak dalej, więc sprzedają tego od groma. Jak sami widzicie, bo jest tu ich tyle, że po prostu nie mieści się to w głowie. Nigdy w życiu nie widziałem wielbłąda dwugarbowego. Zawsze widzę jednogarbowe. Ja pierdzie, jakie to jest dobre. Jednogarbowe, ale myślę, że to jest spowodowane głównie tym, że widocznie w jakichś innych terenach występują te dwugarbowe. No nie widziałem nigdy, no co mam wam powiedzieć. Tylko na obrazkach. No, nie wiem, czy było na nagraniu widać, ale gościu mnie przegonił. Właśnie kroili wielbłąda. Na mięso, no bo wielbłądy też jedzą. Ja zawsze uważałem, że to zwierzę jest troszeczkę kosmiczne. Nie ufam mu. Może chcieć mnie ugryźć albo coś. Niesamowite. Ale one są wysokie, kurwa. Albo inaczej, ja jestem niski. Ale muszę wam o czymś powiedzieć. O czymś, co jest dla mnie najważniejsze na ten moment w życiu. Chcę się wam pochwalić również. A mianowicie, zostałem ojcem. A dokładnie to zostaję ojcem, bo moje dziecko na dzień dzisiejszy, a jest 9 kwietnia, ma 15 tygodni. Więc co to oznacza? To oznacza, że moje największe marzenie, o którym wam mówiłem przez wszystkie lata, nawet będąc na Wigilii w Iranie i tak dalej, właśnie się spełniło. Jestem przeszczęśliwy wraz z moją narzeczoną. Spodziewamy się, już wiemy od dawna, ale no wiadomo, trzeba znaleźć odpowiedni moment, więc naprawdę moje największe marzenie z czasów wszystkich aż po dziś dzień wreszcie się spełnia. Jestem bardzo szczęśliwy i naprawdę życie się stało dla mnie totalnie po prostu piękne. A ja pełen szczęścia, jako że będę tatusiem, zwiedzam Somaliland, a potem Djibouti. Aha, to jestem jedynym białym, jakiego widziałem w ogóle. Nie wiem.
Nie wiem, czy wiecie, ale zatrzymała mnie przed chwilą policja i powiedziała, że nie mam zgody na kamerowanie. Czy mam w ogóle, bo pytał mnie o dokument. Ja mu pokazywałem oczywiście jako głupi paszport i widzę i taką karteczkę, którą wam później pokażę. Ale niestety nie przeszło, ale tak pogadałem. Lewandowski mi pomógł i się udało. Wybalać się, ale zdycham. Chociaż to nie jest najcieplejsze miejsce w Somalilandzie. Są gorsze. Pewnie was zastanawia, co to jest Somaliland, bo przecież wszyscy znamy Somalię. Między innymi przez piratów, którzy atakują tankowce. Znaczy nie tankowce, tylko ogólnie statki transportujące wszelakie kontenery. Słuchajcie, Somaliland to jest miejsce, które było kiedyś brytyjską kolonią. Nazywało się to Somalia Brytyjska. I rzeczywiście w 1960 roku Somalia oderwała się od w ogóle kolonizacji i doszło do sytuacji, w której ogólnie rzecz biorąc... O kurwa, ale gorąco. I ogólnie rzecz biorąc doszło do sytuacji, w której oni tutaj jako Somaliland brytyjski zostali przyłączeni do Somalii, ale że doszło tam do kryzysu politycznego i tak dalej, udało im się oderwać od Somalii, oczywiście, bo tam była jakaś wojna domowa i tak dalej, no i niestety, ale tutaj Hergesja była bombardowana w 1988 roku, co było nazywane zresztą po tym bombardowaniu afrykańskim Dreznem. Miasto było zrujnowane od A do Z. Od A do Z zostało zrujnowane i ogólnie rzecz biorąc skończyło się to dla miasta bardzo źle. A pamiętajmy, że w tym mieście mieszka 1 300 000 ludzi. Nie wiem ile było w 88, ale pewnie podobnie. Więc ogólnie rzecz biorąc cała ta sytuacja była naprawdę zła. Somalia mocno, ale to mocno bombardowała cały kraj. Zrujnowała go od A do Z. Ale I say. I ogólnie rzecz biorąc doszło do naprawdę wielkich katastrof. Słyszeliście? Ja powiedziałem Somalia i gościu mówi, że to nie jest Somalia. To jest Somaliland. I właśnie mówimy o historii. Historia jest taka, że muszę się z tego miejsca oddalić, bo się trochę boję. Ze względu na to, że gościu na mnie dziwnie patrzył. Musicie mnie zrozumieć, nie jestem w normalnym miejscu. Tutaj możecie zobaczyć rzekę. I to chyba główną rzekę w tym mieście, której jak sami widzicie chyba gołym okiem nie ma. Nie wiem czy jest susza, czy to jest po prostu tylko okresowa rzeka, ale na ten moment jej nie ma. Ale po drugiej stronie, co może was niesamowicie zdziwić, tam to nawet nie dość, że chodzą sobie ludzie, to tam nawet jakieś biznesy są po środku. Więc ogólnie rzecz biorąc wykorzystują ten teren w czasie takiej suszy na to, żeby korzystać z niego i no, mieć miejsce na biznes. Ale piękna warzywa. Więc pod koniec lat 80. rzeczywiście była tutaj sroga wojna i miasto oraz państwo zostało zrównane z ziemią przez Somalię ze względu na to, że oni mieli pełne uzbrojenie i tak dalej, i tak dalej. I w 91 roku Somaliland ogłosił niepodległość. Mają swoją państwowość. Normalnie swoje... wszystko mają to samo co Polska. To jednej rzeczy nie mają. Nie uznaje ich ONZ, ani ogólnie rzecz biorąc jest nieuznawany na arenie międzynarodowej. A dlaczego? Głównie z jednego ważnego powodu. Dlatego, że w Afryce takich miejsc, które chciałyby się oddzielić, jest dziesiątki, jak nie setki. Oni jakby uznali to miejsce, to wtedy w Kenii znajdzie się 5 miejsc, które chciałoby się oddzielić, w Etiopii ze 4 i tak w sumie doszłoby do wojen domowych na terenie całego kontynentu afrykańskiego, więc ogólnie rzecz biorąc, chociażby mimo, że Somaliland ma naprawdę w pełni demokrację, jest to naprawdę, powiedzmy, przyjemnie w porównaniu do innych krajów afrykańskich, gdzie jest dzicz, a czyli
nie mówię o dziczy, tylko mówię o dziczy politycznej, rzecz jasna, żebyście mnie przypadkiem nie łapali za słówka. Ogólnie, tak jak powtarzam, w Somalilandzie jest w pełni demokracja, normalność i ludzie żyją w sposób normalny. Państwowość została stworzona w taki sposób dobry, jedynie co, to można się doczepić do tego, że nie wiem, czy konstytucja, ale ogólnie prawo tutaj opiera się na prawie szariatu. Ogólnie, tak jak już powiedziałem, 60% ich PKB, czyli zarobku, to jest hodowla trzody chlewnej, ale pewnie was zastanawia, na co oni wydają jako państwo najwięcej pieniędzy. To ja wam muszę powiedzieć. Na armię. Wydają 30% swojego PKB na, ogólnie rzecz biorąc, zbrojenia i tak dalej, i tak dalej. Bo z kim walczą? Głównie walczą z separatystami po stronie tam somalijskiej, czy gdzie są... Puntland chyba się nazywa. Puntland. Oni z nimi walczą ze względu na to, że tamci to są chuje i ogólnie rzecz biorąc tam są właśnie ci piraci. Dodatkowo jeszcze z radykałami walczą i tak dalej, dzięki czemu, dzięki tej walce i tak dalej i wydatkach zbrojeniowych, oni mają tutaj względny spokój i ty jako biały człowiek, bez najmniejszego problemu, będąc przynajmniej mężczyzną, możesz tu przyjechać i czuć się w 100% bezpiecznie i fajnie. Ale nie zmienia to faktu, że oczywiście są jakieś zagrożenia może dla kobiet, no bo jednak na przykład uroda słowiańska, gdyby przyjechała tutaj dziewczyna o niezwykle ładnej buzi i jasnych włosach, mogłaby się na tyle rzucać w oczy, żeby tutaj chłopom odjebało. Nie wiem. Na pewno by musiała mieć jednak chustę, bo tu wszystkie kobiety noszą, ze względu na to, że jest tu prawo szariatu. Ale nie zmienia to faktu, że jako mężczyzna, bo tylko jako mężczyzna mogę się wypowiadać, bo na razie czuję się jako mężczyzna. Czuję się tu w 100% bezpiecznie i niczym się tu nie różni pod względem bezpieczeństwa dla mnie od w sumie większości krajów, w których byłem. Po prostu jest normalnie. W samym Somalilandzie występują złoża dóbr naturalnych, a mianowicie złoża gazu, złoża ropy, złoża złota, złoża węgla brunatnego i to chyba na tyle, ale może to nie jest w jakichś ogromnych ilościach, ale śmiało mogliby być dosyć mocno bogatym krajem na taką wielkość oczywiście, bo to jest mały kraj. Ale niestety już wiecie dlaczego Somalia nigdy nie odpuści Somalilandowi. Ram pam pararam, wchodzisz w link w opisie i kupujesz ubezpieczenie, dostajesz z powrotem 150 zł. Wchodząc tutaj w link w opisie na mubi.pl, wykupując ubezpieczenie samochodu, co i tak robimy co roku, otrzymujesz zwrot 150 zł. Pozdro.